Zadanie pierwsze. Rozwiąż krzyżówkę. Hasło krzyżówki nie jest oceniane, ale zweryfikuje Twoje odpowiedzi. Odczytasz je w zacieniowanych okienkach. Punkt pierwszy. Dodawane do siebie liczby. Są to składniki. Można go wykreślić za pomocą cyrkla. Okrąg. 3. Jeden wspólny dla dwóch prostych przecinających się. Jest to oczywiście punkt. 4. Prosta, która ma z okręgiem dokładnie jeden punkt wspólny. Jest to prosta styczna. 5. Półprosta, która dzieli kąt na połowy. Jest to dwusieczna kąta. Wynik dzielenia liczb. Iloraz. Przejdźmy teraz do punktu 7. Czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych. Jest to trapez. Liczba naturalna większa od jedności, podzielna przez 1 i samą siebie. Jest to liczba pierwsza. 9. Najdłuższy bok w trójkącie prostokątnym. Przeciw prostokątna. Liczba, od której odejmujemy. Jest to odjemna. 11. Odcinek łączący środek okręgu z punktem na okręgu. Jest to rzecz jasna promień. Odcinek łączący dwa punkty na okręgu. Cięciwa. 13. Prostokąt, który ma wszystkie boki równej długości. Kwadrat. 14. Trójkąt, który ma co najmniej dwa boki równej długości. Jest to trójkąt równoramienny. 15. Czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych. Jest to równoległobok. 16. Prosta, prostopadła do odcinka i dzieląca go na połowy. Jest to prosta symetralna. 17. Proste na płaszczyźnie, które nie mają punktów wspólnych. Takie proste są równoległe. 18. Kąt o mierze 360 stopni. Jest to kąt pełny. 10 tysięcy metrów kwadratowych to jest 1 hektar. I tutaj mamy hasło kąty na przemian ległe.